Cześć. Jednym z problemów, jakie dotykały Rzeczpospolitą, nie wiem czy wiecie, były napady ze strony Tatarów. Szybcy, nastawieni na cel i uderzający celnie. Bo zanim informacja doszła do hetmana czy jakiegoś dowódcy, że wróg jest już u bram, to ci już wracali z łupami. Oczywiście w drodze powrotnej wybierali sobie szlaki, które nie mają żadnych poważniejszych przeszkód terenowych w postaci gór czy rzek. A jeśli nawet jest jakaś rzeka, to najczęściej taka, którą łatwo sforsować. A nawet jeśli jest duża i głęboka z mulistym dnem, to nawet taka gdzieś ma miejsca płytsze, dogodne do przeprawy. Nie mówiąc już o tym, że nawet najszersza i nieokiełznana rzeka przy ostrej zimie może zamarznąć. W 1643 nagle i niepostrzeżenie Omer Aga wraz z synem rozpoczął grabienie ziem Rzeczpospolitej. Szybki wypadł w głąb naszego terytorium. Między innymi pod Komyszyną pojmał 155 ludzi pracujących na polu. A takich akcji było więcej i grabiliby może jeszcze dłużej, gdyby przednia straż nie postanowiła przeprawić się przez Sułę, tak z mile od Łochwicy. Tatarzy chcą się przeprawić, a tu nagle wypada na nich Wiśniowiecki ze swoimi żołnierzami. Co on tam właściwie robił? Przebywa w Łochwicy i nieważne czy odpoczywał, czy mikroklimat mu odpowiadał. Dowiedział się, że Tatarzy są w okolicy, nie czekał, zebrał swoich ludzi i postanowił Tatarów przywitać po staropolsku. Straż tatarska zrobiła jednak afront, bo z zaproszenia do bitwy nie skorzystała. Ja tam nie wiem, ale pewnie Wiśniowiecki jakieś atrakcje obiecywał, jak rany kłute. Postanowiła wycofać się ku swoim głównym siłom, bo tam bezpieczniej. Sam Wiśniowiecki o dziwo nie ruszył za nimi od razu, ale nie dlatego, że się bał czy odczuwał dyskomfort psychiczny, ale dlatego, że po pierwsze miał mało ludzi, a w nierównej walce nie planował przegrać. Po drugie, nie chciał, aby Tatarzy wymordowali jeńców, bo przyparci do muru mogli coś takiego zrobić. Postanawia więc odczekać jeden dzień i dopiero wtedy wgnieść wroga w murawę, ewentualnie w jakąś inną glebę. Z każdą chwilą stawał się silniejszy, bo co godzinę przybywały kolejne oddziały pod jego komendę. A co na to Tatarzy? Pościgu brak, minęli wrogie pozycje, to teraz mogą iść wolniej i beztrosko, jak dziecko machające workiem. A Wiśniowiecki, jak postanowił, tak zrobił. Jeden dzień później wyruszył, śladem wroga. I tak dochodzimy do 6 sierpnia. I nie wiem, co gorsze dla Tatarów. Że wypada ze zbrojną grupą Wiśniowiecki na nich, czy że robi to nagle. Tak czy siak odbywa się bitwa. Cała akcja jest nad rzeką Służą. To tak daleko za terytorium Rzeczpospolitej. Tatarzy w sile 700 z Bajramem Kazi postanowili bronić Brodu, aby reszta mogła uciec przez przeprawę. Nie wiem, czy robili to mężnie, czy bardzo mężnie, ale wiem, że krótko, bo jednym, dosłownie jednym uderzeniem rozbija ich książę na mak drobny. Bajram Kazi dostaje się do niewoli, wraz z nim trafia do niej także kilkudziesięciu innych Tatarów, a reszta ginie. Albo w boju, albo w wyniku wypadku, zwanego dalej ścięciem. Reszta Tatarów ucieka. I właściwie nie jest to najmilszy chyba okres w ich życiu, bo przez dwie długie mile są sromotnie gromieni przed Wiśniowieckiego. Raczej czymś metalowym niż drewnianym. Tak skutecznie Jarema wgniatał wroga w różne podłoża, od trawy po glinę, że Omer Aga tylko z kilkudziesięcioma ludźmi się uratował. Stało się tak dlatego, że ci, którzy zostali złapani przez księcia, raczej zostali ukarani najwyższym wymiarem kary za grabież Rzeczpospolitej. A ci, którzy uciekli w stronę granicy moskiewskiej, raczej na pomoc cara liczyć nie mogli. Zwycięstwo ciekawe, bo raczej nie praktykowano bitew z Tatarami za granicami państwa. Nawet hetman zwrócił uwagę na kunszt wojenny księcia. Sprawa wypadu Omera ma także konsekwencje dyplomatyczne. Poseł Bojanowski dostaje zadanie złożenia skargi sułtanowi i przedstawienie żądania, aby koczowiska tatarskie zostały zdjęte z pogranicza. Skarga jest zasadna, bo jeńcy przyznawali, że Han wiedział o ataku.
Sułtan wydaje oświadczenie, że Rzeczpospolita sama prowokuje wypady, ale nie zgadniecie dlaczego. Bo nie płaci Hanowi należnych mu upominków. Tak. Hetman Koniec Polski wysyła osobiście skargę do Hana. Han odparł, że coś kozacy mu zrobili. Kogoś tam napadli, czy coś w takim rodzaju. I w związku z tym, on w grudniu uderzy na Rzeczpospolitą. W rewanżu. Taki stan sprawy potwierdzili szpiedzy. Hetman postanawia przygotować się do walki. Organizuje swoje siły. A na miejsce zborne wyznacza winnicę. I raczej chodzi to o miejscowość, niż o takie miejsce, w którym hoduje się winogrona. Dlaczego tam? Bo Tatarzy nie określili, którym szlakiem pójdą. A podpowiem wam, że do celu prowadzą różne drogi. Z reguły. Koniec Polski postanawia zmienić taktykę. Dotychczas pozwalano wojskom tatarskim wejść w głąb terytorium, rozpuścić, podzielić się na mniejsze grupy i uderzać na nich, kiedy będą obciążeni łupami. I może komara napitego łatwiej trafić, ale lepiej zabić go przed ugryzieniem. Tak pomyślał zapewne hetman. Koniec Polski podzielił siły na dwie części. Lewe pod wodzą Wiśniowieckiego, pilnujące tak zwanego czarnego szlaku. I prawe, pilnujące szlaku Kuczmańskiego. W zastępstwie chorego hetmana polnego powierzył dowodzenie jakiemuś staroście. Na początku stycznia pojawiły się wieści, że Tatarzy próbowali przeprawić się przez Dniepr, ale ten nie był całkowicie zamarznięty. Środkiem płynęła Kra. Kolejne informacje to głównie informacje od złapanych szpiegów tatarskich. Mówiły o tym, że na czele armii tatarskiej nie stoi Han. Ale dobrze też nie jest, bo dowodzi Tuchaj Bey, najznamienitszy z wodzów w Ordzie. Wiśniowiecki dysponował potężną siłą w postaci 3000 własnych ludzi oraz 5 pułków kozackich, trochę zaciężnych Niemców oraz kilka chorągwi kwarcianych. Oddziały rozlokował po obu stronach Dniepru, bo nie było wiadomo, w którym kierunku idą Tatarzy. Tak było aż do momentu, kiedy pojawiły się informacje, że Tatarzy przeprawili się pod Kuczkasowem, a to oznacza, że idą na Korsuń. Informacje, które pozyskał Wiśniowiecki, przekazał od razu hetmanowi Koniec Polskiemu. I teraz rozpoczyna się kluczenie i określanie pozycji wroga. Do zetknięcia się wrogich oddziałów dochodzi pod Ochmatowem. Hetman ze swoimi siłami rozłożył się pomiędzy Chołupią i Tykiczem. Sytuacja jest jednak nieciekawa, bo Tatarzy mają przewagę liczebną i to dużą. A Wiśniowieckiego nie ma. Dlatego Koniec Polski postanawia zastosować zamiast systemu rozwiniętego system obronny taborowy. Tabor podzielił na dwa. Boki ochrania jazda, przed stoi artyleria, a tyły obstawia piechota. Pomiędzy oboma częściami stanęła jazda hetmańska. To wszystko miało w oczach Tatarów podwoić siły Rzeczpospolitej, takie ustawienie. Mimo mgły Tatarzy zorientowali się, że hetman jest w pobliżu. Wysyłają do boju 500-osobowy oddział. Jazda hetmańska, widząc wroga, uderza na niego jak huragan w niedzielę po południu. Wróg wycofuje się w stronę głównych swoich sił, a za nimi podążają nasi. Tatarzy oczywiście wysyłają posiłki i rozpoczyna się bitwa, gdzie krew lać będzie się strumieniami. A żeby tego było mało, we mgle, na lewym skrzydle wojsk hetmańskich pojawiają się duże, nieznane oddziały i wszystko wskazuje, że szykują się do uderzenia. W taborze panika. Jazda osłaniająca tabor wykonuje nagły obrót ku nowemu zagrożeniu. Żołnierze ładują działa, a z przodu, przypominam, trwa walka z głównymi siłami tatarskimi. I w tem we mgle odzywają się znajome sygnały trąbkowe. Okazuje się, że te nieznane oddziały to Wiśniowiecki, który myśli, że wroga ma przed sobą i gotuje się do boju. Koniec Polski wydaje polecenie księciu, aby objął dowodzenie lewym skrzydłem i uderzył na wroga. Moment, kiedy mgła zaczęła opadać, był dla Tatarów straszny. Bo nagle okazało się, że mają nowego, silnego przeciwnika, o którym nie wiedzieli. Wpadają w popłoch, zostawiają na tyłach 7000 żołnierzy. Hetman wydaje rozkaz ataku,
Z lewej strony uderza Wiśniowiecki, a z prawej strony Czarniecki, gniata wroga pancernym uderzeniem husarii. Ze straży tylnej, czyli jakieś 7 tysięcy Tatarów, ginie połowa. Reszta armii przez następne 4 godziny ucieka, tatarska oczywiście, ponosząc ogromne straty. Ówcześni mówili, że gdyby słońce zaszło 2 godziny później, to nikt z Tatarów by się nie uratował. Następny dzień to kolejne zwycięstwo. Znowu pogrom Tatarów, ale może o tym kiedyś indziej. Pozdrawiam Was, moi bracia i siostry. Cześć!